Baranowice. Tu mieszka mały Gipley. Pewnego dnia zostaje adoptowany przez człowieka z okna i jego dziewczynę. Uczą go, jak straszyć mieszkańców miasta i zaglądać im w okna. Oglądaj odcinek do końca i nie zapomnij zostawić kciuka w górę, a challenge na dziś to 2000 kciuków. Mam nadzieję, że dacie radę i serdecznie zapraszam do oglądania. Jeśli podobają Ci się moje filmy, nie zapomnij kliknąć subika z dzwoneczkiem. Dziękuję. Mamusiu, właśnie włączyłem nagrywanie, to już się kameruje, jesteśmy na wizji. Super, synku, to dawaj, zaczynaj. Yo, siemano, tutaj małe Gipley. Słuchajcie, postanowiłem dzisiaj wybrać się z mamusią na plażę, bo normalnie słońce tak praży, także biorę moją kamerę, zamierzam tutaj właśnie nagrywać jakieś fajne rzeczy. Mam też moją zabawkę, plecaczek i zaraz Wam wszystko pokażę. Chodź, mamusiu, zaklepiemy sobie jakieś fajne miejsce. Dobrze, tak, dobrze, synku. Żebyśmy mieli blisko wody i w ogóle może jakiś kumpli spotkam tutaj, siemanko. Siemanko, widzowie, słuchajcie, jeśli chcecie, żebyśmy fajnie z mamą spędzili dzień, to zostawiajcie kciukasy w górę, zobaczymy, ile uda Wam się wpić i mam nadzieję, że każdy kliknie kciuka w górę, zanim dojdę tutaj do mamy na leżak, na tą miejscówkę, którą nam zaklepała. Także dawajcie, macie, słuchajcie, dosłownie 10 sekundek, wpadajcie też do sklepu edgyplay.pl po super ciuchy i gadżety i zostawiajcie subika z dzwoneczkiem, bo już niedługo nasza armia będzie wynosiła 2 miliony subów. Także pierwsza sprawa, mamusiu, to kamera. To się będzie ładnie tutaj kamerować, cyk, jesteś na wizji, uśmiechnij się, mamusiu. O, super, no, uśmiecham się. Gipley, zobacz, czy pasują Ci te leżeczki, czy wolisz bardziej pójść tam z przodu? Wiesz co, mamusiu, bo ja tutaj tak sobie swój ręczniczek rozłożę, bo wiesz się powoda. Okej, dobra. Bo wiesz co, synku, bo tak pomyślałam, że w sumie za bardzo nie mamy jedzonka, to mamusia może pójdzie teraz do sklepu, kupię coś do jedzonka, ty sobie popływasz, ja zaraz wrócę i będziemy sobie dalej plażować, dobra? A mamusiu, a wzięłabyś mi frytki z ketchupem małe? Proszę, proszę. Dobrze. Nie ma problemu, w końcu są wakacje, to możesz sobie zjeść. Dobra, super. To ja idę. Zaraz, za chwileczkę już będę. Dobra, pa. Bezpiecznie. Także tutaj, słuchajcie, mamy tutaj kamerę, w ogóle tu jakiś kumpel przyszedł. Siema, Gipley jestem, ale w ogóle jakieś dziwne, słuchajcie, ma oczy fioletowe. Także w ogóle sielanka, normalnie sielanka, patrzcie, mamy tutaj nasze obozowisko z mamusią i chyba, słuchajcie, pójdę się schłodzić do wody, bo normalnie jest taka cieplutka woda i na główkę, i na bombę, jupi, ej. Może jakiś salto bym zrobił, słuchajcie, i nagrał to na kamerze, nie wiem, ale to mamusia by musiała wziąć kamerę, także słuchajcie, może teraz ja się tutaj położę i po prostu czekamy na mamusię, aż przyjdzie z frytkami, bo już troszeczkę zgłodniałem. Słuchajcie, widzowie, normalnie już tutaj czekam kilka godzin i zobaczcie, że już jest ciemno, a mamusi dalej nie ma i teraz się martwię, bo ja zostałem w ogóle na tej plaży kompletnie sam, nie ma w ogóle już nikogo, nie mam nikogo, słuchajcie, do pomocy, mama miała nagrać moje salto, a tu nic, jeśli chcecie mi pomóc odnaleźć mamusię, to kciukasy w górę mega, słuchajcie, są wskazane. Ej, ktoś tam idzie? Jaki mega ojejku, trzeba tutaj zaraz pójść i jakiś domek sobie zająć i pieniążki wszystkie. Potwór. Gdzie jest mama? Mamusiu, ja chcę twoją pomóc. Co on tutaj robi? Aha, ciekawe, kto będzie następny. Ciekawe, kto będzie następny. Kogo domek będzie następny? Słuchajcie, jakieś pyłki tutaj mi wlazły do nosa. Psiuk! O nie. A kto to? O nie. Kto to tutaj jest? Kto tu się skrada? To nikt się nie skrada. Tutaj? Chodź tutaj. Straszny, chłopczyku. Straszny wielki panie, zostaw mnie pan. Nie bój mnie, jestem dobry. Jak czekaj, dobry? Czekaj, ja jestem dobry. Oczywiście, możemy tu się zakolegować. A co ty tutaj samemu tak robisz, co? No mamusia w ogóle mnie zostawiła, ale pan jest wielki. Mama normalnie mnie zostawiła tutaj na plaży i zostałem samotny. I ja potrzebuję pomocy, wsparcia, płacać mi się chce. To słuchaj, ja się tobą mogę zaopiekować razem z moją żoną. Nie bój się, nie bój. Nie podchodź tak blisko. Ja chcę jednak zachować dystans, chodź, dobrze? Chodź razem ze mną. Pójdziesz ze mną do naszego domu, który jest w jaskini. My się tobą zaopiekujemy, bez problemu. A to was tak, jest więcej tak. takich ogromnych potworków tutaj? Jestem ja i moja żonka. Dobra. Od niedawna tutaj po prostu sobie mieszkamy. Jesteśmy super osóbkami, więc chodź. Dobra, no chodź, to chodź. Mogę spędzić z wami tą noc, bo wy przynajmniej mnie obronicie w razie co, jak słuchaj, jakieś zombiaczki czy my coś się możemy tobą zaopiekować po prostu całe życie.
ulicie, jakbyś chciał, to nie ma żadnego problemu. Nie, nie, chodź, chodź. Tutaj ogólnie jakiś pan sobie łódeczkę zostawił, to ogólnie weźmiesz sobie, popłyniesz tą oto łódeczką, a ja będę sobie tutaj tak szybciutko płynął ogólnie. No dobra, a proszę pana, bo nie ukrywam, że tutaj, oj, nie mogę wskoczyć, tutaj muszę na miejsce kierowcy, bo tutaj chyba na miejsce pasażera wchodzę. Coś nie mogę, nie działa mi ta w ogóle motorówka, ona chyba nie jest, nie mam kluczyków do niej, spróbuję tą drugą, może ona zadziała. A dobrze, dobrze, to spróbuj sobie w takim razie tą drugą motorówkę. No dobra, ta działa, bo nie ukrywam, że mamusia to mi nie pozwala z nieznajomymi rozmawiać. Dobra, to niech pan mnie prowadzi, to gdzie płyniemy? Tutaj, pan, prosto, prosto, jak pan szybko prosto, płynie. Prosto. Jaki, słuchajcie, normalnie dobry pływak z niego, widzieliście, jak on szybko tu popłynął. I drugi taki ogromny potwór. To jest moja żonka, żona Wiesia moja, chodź Wiesia? Tutaj. A chodź tutaj, chłopcze, chodź, przedstaw się, jak ty się nazywasz? Ja jestem Gplay i pani Wiesiu, bo mnie mamusia zostawiła na plaży, nie wiem w ogóle, czy coś jej się stało, czy co, ale zostałem samotny i chciałbym z wami tutaj zamieszkać przez jakiś czas. Także żonka może... nie będzie miała z tym żadnego problemu, chodź, ale zobacz. Wielkoludy, to ja się boję, nasza jaskinia. Że wy w ogóle mnie zdepczecie, bo wy jesteście tacy jakcy. Nie, nie, taka nie bój się, jaskinia. Nie bój się. Tak, tutaj ogólnie mieszkamy. Jakie ogólnie wirku? Możesz z nami zostać, ale musisz być też naszym tutaj ochroniarzem. Musisz pilnować, żeby nikt tutaj ogólnie nie wszedł do dobra. Naszego domku. Wiesz? A co tu macie? A, no bo wiesz co, bo... Jakie skarby tu macie kozackie? Ile skarbów? Same diamenty? My ogólnie mamy dużo pieniędzy, ponieważ wiesz co? Chcesz się dowiedzieć, jak my je zdobywamy? Chodzimy do ludzi, do domów, zaglądamy w okno, a oni się nas boją i wtedy uciekamy, a my zabieramy im po prostu te oto pieniądze i sobie tak za to żyjemy, to chyba, po prostu fajnie. To chyba nielegalne w naszym kraju, a to co to tutaj jest? Nie, tam nie wolno tam chodzić, tak. Zakazany pokój, nie dla ciebie. Słuchaj, ty mi będziesz od dzisiaj pomagał. Proszę, zabierz te rzeczy, które tutaj są oto tyle w tej skrzyni. To wszystko tak. dla mnie? Dziękuję. Tak, no bo jesteś mały i musimy zacząć pracować. Wiesia nam coś ugotuje, a my pójdziemy okraść dom burmistrza normalnie. A ja nie wiem, czy w ogóle to jest możliwe, bo mamusia to będzie na mnie zła i będę mieć szlaman później. Oj, mamusi nie ma teraz. Mamusia chłopca zostawiła. A to jest mamusia... teraz moja nowa mamusia, Wiesia, tak? Tak, Wiesia, Wiesiu, mamusia moja mama to jest nowa. Teraz. Dobra. No to chodź. Po cichutku. A tato, a co to za maska? Mogę tu ubrać tą maskę? Ubiorę ją i zobaczymy, jak właśnie, wygląda. Uga buga, do straszenia to jest też, będę przez okno zaglądał i straszę właśnie ludziom. Właśnie o to chodzi, żeby ciebie nikt nie rozpoznał. Dobra, dawaj. Możesz tam wskoczyć na drzewo, robimy taką akcję. Czekaj. Już wskakuję tutaj. Ojoj, zablokowałem się, ale już jest okej. Okay. No, jaką robimy akcję? Tak. Tam w oknie pewnie ktoś gdzieś będzie, nie? Jest tam jakiś człowiek w oknie, no. A no zobacz, no tak, ja go straszę i wtedy jak się wystraszy, ty szybko wchodzisz do domu i bierzesz wszystkie pieniądze, więc zaczynamy. No dobra, mam nadzieję, że dam radę. Jestem taki się... straszny, Jak się cyka zjadł, dobra. To nam oddasz. Także ja szybko się tam teleportuję. Szybko, idź tam. Dobra, teraz musisz pokazać tatusiowi, jak tutaj jesteś. Ej, panie, dobry. Pan się tutaj boi, bo pana wystraszyliśmy, ale zwiewa. Dobra, słuchajcie, mamy tutaj jeszcze, patrzcie, w pajęczynę go zaraz zawiniemy. O, ja diamenty wezmę szybko dla tatusia. Tylko bierz wszystko, nic nie może zostać. On się tutaj boi, jest strasznie wystraszony. Także już tutaj zaraz uciekam. Dobra, szybko tutaj jeszcze pajęczynę, może mu jakoś uda mi się. O nie, sam w nią wpadłem, bo kto rozstawia pułapki, ten sam nie wpada. I w pajęczyny tutaj, bo ty mi normalnie, tato, tu jeszcze dałeś takie pajęczyny i tu mam jeszcze coś takiego, nie wiem co to jest, a takie na postrach, jak na Halloween. Żebyś straszył, ale słuchaj, i jak tam, ile pieniążków? Proszę, to. No, a to zostawię sobie pięknie, do sklepiku. No. Pięknie, słuchaj,
No to dobrze, tatuś idzie teraz na inne domy, a ty też idziesz na inne domy. Straż i przynoś po prostu pieniążków jak najwięcej. No, dobra, no postaram do roboty, się, do roboty. Za to, że mi daliście tutaj miejsce do spania. Patrzcie w ogóle, jak te pajęczyny, jakie one są ogromne. Takie ogromne pajęczyny. Widzieliście kiedyś takie, jak tu można zastawić przejście i tylko tędy się będzie można prześliznąć. I w ogóle tu mam taką straszną maskę, widzowie. Podoba wam się ta maska? Jeśli tak, to napiszcie w komentarzu fajna maska i będziemy, słuchajcie, robić uga buga i straszyć po prostu kogoś i mam nadzieję, że dla taty jakieś diamenciki zdobędziemy, bo nie ukrywam, że tak naprawdę chciałbym się mu przypodobać, żeby w ogóle mnie teraz z domu nie wyrzucili czy coś, także musimy znaleźć jakiś fajny domek. O nie, ktoś tutaj jest, to może, słuchajcie, ten domek, tu jest dużo okien i wtedy moglibyśmy przez to okno wystraszyć, bo rozkładamy pajęczyny, może tutaj powiesimy tego szkieleta, patrzcie, tu go powiesimy, takiego strasznego. Tutaj teraz cyk, pajęczyna na domu. Tutaj też, żeby ktoś tutaj nie wybiegł szybko i biegnie ten. Dobra, tu w ogóle nikogo nie widzę. Spróbujemy się tepnąć może tam, na piętro. Okej, dobra, jesteśmy na piętrze i zobaczymy tutaj. Ej, czekajcie, czy ktoś tutaj jest? Tu nikogo nie widzę. Tutaj, ej, ktoś tam śpi! Ktoś tam śpi, dobra, idziemy tędy. Oj, tutaj ja przecież tutaj będę musiał się podsadzić. Dobra. Mamy to. TNT później jeszcze będzie można tu wysadzić. Patrzcie, jaki śpioch. Okej, otworzymy może tutaj okno. Jedno i drugie. Oj, perłą tutaj. I musimy go, słuchajcie, wystraszyć. Halo, pobudka! Pobudeczka! Uga buga! Jakie straszne! Idź stąd! Jesteś straszny potworem! Idź z mojego domu! Uga buga! Z mojego domu! Szkielet cię tutaj, słuchaj, zaraz jest, szkieletor cię, zobacz, tył za tobą! Nie, jakiś szkielet, widzisz? Boję, co to jest, nie taki straszny sen, to jakiś straszny sen to, po prostu! To jest chyba sen, uga nie, buga! Idę. Uciekaj, muszę uciekać stąd, uciekaj! Muszę stąd uciekać, dobra, po prostu! Dobra, słuchajcie, bierzemy diaksiki, ja ci ile diamentów to za pajęczyna, co to za pajęczyna? Pajęczyny jeszcze wleciał tutaj, ja jakieś szkieletory, o nie, pomocy, ratunku, dobra. Niech ktoś po prostu pomoże, pomocy, ratunku! Już ci pomagam, gdzie jesteś, kolego? Padłeś tutaj w pułapkę, ups! Wow, ups, narobiłem, słuchajcie, sobie troszkę problemów, ale udało mi się te diaksiki tutaj zdobyć i zobaczcie w ogóle, co tutaj, jak się zadziało, jak wystraszyłem go normalnie w tej masce, uga buga, i wiecie co, mam pomysł, a co myślicie na to, żebym teraz poszedł do Lumi domku i po prostu ją wystraszył? Myślę, że to genialny pomysł, bo znamy się i jestem ciekaw, jak ona zareaguje. Myślicie, słuchajcie, że będzie mega wystraszona, czy raczej mnie rozpozna? Nie mam zielonego pojęcia, ale idziemy pod jej domek i zobaczymy pierwszą sprawę, czyli czy smacznie sobie śpi w swoim domku. Okej, także podsadzimy się. Mam tylko TNT, więc słuchajcie, podsadzimy się. Tutaj na dole jej nie ma, także teleportujemy się na górę. O, może tutaj rzucimy. Oj, przerzuciłem, o nie. Gdzie ja tutaj, słuchajcie, jestem mega dalej, ale dobra, tutaj jest jej dach, także, o nie, jakieś potworki, uga buga, zaraz was wystraszę. Ej, zostawcie mnie normalnie, widzieliście, jakieś dziewczyny mnie napadły. Dobra, tam rzucamy. Okej, jesteśmy na dachu Lumi. Oj, słuchajcie, widzieliście? One nie są miłe dla mnie. Uga buga, zaraz was nastraszę normalnie. Już zaraz pójdę do waszych okien i się przekonacie, co to znaczy zadzierać z G-Playem. Ej, dobra, patrzcie, jak Lumi smacznie śpi. Dobra, dawajcie tu szkieleta położymy. Cyk. I może rozbijemy jej tutaj szybę, przez okno zajrzymy. I pajęczymy jakąś straszną. Uga buga. Uga buga. Ja się boję, kto to straszny jest, kto to jest? O nie, ja się boję, uciekaj. Boję się pomocy. Uciekaj, nie mam się schować. Dzisiaj na dol. Dobra, musimy teraz wejść, słuchajcie, do jakiegoś domku. Uga buga. A tutaj jesteś. Co myślałeś, że się schowasz tutaj na tym, na balkonie? Nie wchodź do mojego domu. Nie wchodź do mojego domu, ty jakiś złodzieju. Kim ty w ogóle jesteś? Jaki złodzieju. Ej, patrz, co teraz. Masz szkieleta w domu. O nie. I pajęczyna jakaś straszna. Straszna pajęczyna w ogóle. Tu szybko się zamknę. Gdzie ty się zamykasz? Może mnie nie zobaczy teraz tutaj. W łazience? Aha, myślałaś, że się schowasz tam, słuchaj. Ha, pajęczyna. Wpadłaś w pajęczynę. Uga buga. Ej, Lumi, to ja, G-Play. Patrz na to. Zdejmuję tą maskę. Ale cię strolowałem, jak się wystraszyłaś. To ty? Co ty w ogóle robisz o tej godzinie? Czemu ciebie nie ma?
ma w domu? Mama cię wypuściła o tej godzinie w ogóle z domu? Słuchaj, mama to normalnie mnie zostawiła. Byliśmy dzisiaj razem na plaży i w ogóle rozumiesz, że czekałem na nią całą noc i przyszedł jakiś potworek, taki co zagląda ludziom do okien i tak naprawdę to oni mnie zaadoptowali ze swoją żoną i tak naprawdę ja teraz z nimi pracuję i straszę ludzi, zaglądam im przez okna i zabieram diaksy, wiesz? Ale ty jesteś zły, ale ty się nie zmartwujesz, że z twoją mamą... No przestań ci co ty robisz! Nie przestraszyłeś się, że coś twojej mamy mogło się stać? No nie wiem, to nie jest normalne. Co? Bardziej myślałem, że mama mnie porzuciła i mnie zostawiła w tym sensie bardziej, wiesz? Ale no nie wiem, słuchaj, nie wiem co się z nią stało. A ja mogłabym z tobą tak razem robić? No słuchaj, możemy potrolować. Dam ci tutaj, oj to twoje okno. Dam ci tutaj parę, słuchaj, takich tych, parę takich fejkowych szkieletorów. To są takie, wiesz co, wystroje straszące. Okej, masz tutaj jeszcze jakieś takie rzeczy. Perły ci dam. No i możemy razem, słuchaj, podbić świat i po prostu streszyć domki. Tylko wiesz, oni mi każą w ogóle zabierać diamenty. A ja chcę im się trochę przypodobać i podlizać i chcę im dawać te diaksiki. W ogóle wiesz co, bo ja nie wiem, czy oni by cię też przyjęli, bo ty chcesz dołączyć do ich rodziny? No chyba tak, no bo ja bym chciała tak samo jak ty. A, bo wiesz co, bo my mamy taką bazę tajną. Tam przy domku burmistrza jest taka wielka jaskinia i tam pewnie mama gotuje teraz, ta moja nowa mama. No i to mam się pójść po prostu zapytać. No to idź się spytaj, czy cię przyjmą. Weź udawaj taką biedną dziewczynkę, że ty nie masz rodziny. No jestem, tak. Nikt mnie nie kocha, taka samotna. Dobra, coś tam wymyślę, to szybko idę, szybko to lecę. To i razem będziemy działać, słuchajcie, Lumi będzie normalnie moją siostrą do zadań specjalnych i razem będziemy ludziom zaglądać w okienka i po prostu straszyć, ale ta maska to jest fajna, uga buga, słuchajcie, wszystkich wystraszam i każdy się mnie boi, mimo że jestem małych rozmiarów i każdy pomyślałby, że jestem dzieckiem. O, tu możemy, słuchajcie, zajrzeć im przez okno. Uga buga, jest tu ktoś, jakieś diaksiki może dla mnie. Powiesimy tutaj jeszcze strasznego szkieletka i zaraz, słuchajcie, działamy dalej, chciałbym dla tatusia całe kwipuny. Patrzcie, tata zagląda w okna w szpitalu. Uga buga, tatuś! Cześć! Synek, jak tam ci poszło? Bardzo ile dobrze. Pieniążków tutaj, masz? Ten dom, słuchaj, mam tutaj, no obrobiłem. No właśnie, proszę. O, super, synku, na ciebie, to tatusiu. Co? Chyba musimy tutaj kolejną sprawką się zająć, kolejnym dawaj budynkiem. Tutaj. Ja ich tutaj straszę. Uga buga. To ja też, Zajrzyj im tam do okna. Ja tam wchodzę szybko i jak już są wystraszeni, to normalnie idę pod jaksy. Ty zwiali, słuchaj, wszyscy. Już? Zwiali normalnie. Tak szybko zwiali? Niemożliwe. Tak. O. Zabieraj wszystkie pieniądze, które o, tylko tam są. Ma. Tu są dwa diaksiki. Dobra. Tutaj też dwa diaksiki. Dobra. Tutaj nic. Tatusiu, zaraz zbieram. Dobra. Jak tam w ogóle, słuchaj, nie ma nikogo, nikt nie przychodzi, słuchaj, wszyscy w popochu uciekli, dobra, ja tu szybę wybijam. Wszyscy zwiali na drugi koniec normalnie miasta. Miasto, słuchaj, jest nasze, wszystkie pieniądze są też nasze. Tak, no dobra, słuchaj, bo w ogóle taką sprawę mam, bo koleżanka moja chciała też dołączyć do naszej rodziny i też nam pomagać zaglądać ludziom przez okna i poszła teraz do mamy, do twojej żony. Słuchaj, przyjęlibyście ją? No dobrze, ale wiesz co, musisz tam w takim razie pójść do tej jaskini i wszystko wytłumaczyć, jak to wygląda. Dobra, ja idę dalej straszyć. To ja zrobię dobrą reklamę i może po drodze spotkam jakiś domek, tato, także powodzonka. Dobra. Okej, bierzemy, słuchajcie, ten wóz, szybko jedziemy normalnie do naszej jaskini. Uga buga, jedzie tutaj Jeepley, ale tutaj, słuchajcie, nastraszyliśmy tych ludków. I czy teraz trafię między tutaj te dwa moje dwie pułapki? Ej, Lumi, jak tam przyjęcie? Przyjęła cię mama? Co? No jest problem. Jaki? Bo ja tam znalazłam w tej jaskini normalnie twoją mamę. Jak to? Normalnie oni odwięzili twoją mamę, ja nie wiem. Ale prawdziwą moją mamę? No, to co mnie zostawiła? Twoją prawdziwą mamę normalnie uwięzili w takiej skrytce, w takim pokoiku. Niemożliwe. No powiem ci, że po prostu tragedia, Jeepley. A gdzie jest ta duża mama? Widziałaś ją? Ta Wiesia powiedziała, że się nazywa. Ona gdzieś poszła. A może oni uwięzili twoją mamę, bo chcieli mieć synka i ciebie po prostu zabrali. Chodź. To nie wiem, to posłuchaj, pokazuj mi. Ty, bo w ogóle to był taki pokoik. O, tam. Tutaj, o. Jak ja tam chciałem wejść, to mi nie pozwolił ten duży pan z okna dawaj, w ogóle tam wchodzić. Dawaj, wchodzimy. Dobra, chodź. Wchodzimy. Ej, ale... Czekaj, ja też dobra. Wchodzę. Co tutaj? Ale gdzie jest ta mama? Przed chwilą tu była, tu o. Ej, Lumi, to jest jakaś pułapka. To była moja mama? To była twoja mama, ona tutaj była, naprawdę.
Ej, Lumi, to czekaj. Tutaj była. Masz dużo życia, bo to jest jakaś dziwna toksyczna. Trochę ja mam, tutaj... trochę musisz mnie uwolnić. Ja ci rzucam tu perły, słuchaj, ile masz serduszek? Dasz radę się perłą tepnąć no, mam, tutaj? No mam już pół serduszka tylko, to chyba nie dam rady. Nie, tu perłą nie możesz się tepać. Poczekaj, zaraz pójdę po pomoc. Jest niedobrze, czekaj, po Lumi, trzymaj się tutaj. Dobra, jak stąd wyjść, tu jest jakiś guzik. O nie, słuchajcie, Lumi powiedziała, że tu jest moja prawdziwa mama i że oni tu ją uwięzili. A może tu jest zasadzka w ogóle? I oni naprawdę porwali moją mamę i chcieli mnie teraz zaadoptować, żebym z nimi tutaj okradał te domy i im przynosił diaksy. Jest w tym jakiś sens. Muszę teraz, słuchajcie, się tu rozejrzeć. Gdzie jest ta cała Wiesia? W sumie i ten tata. Musimy teraz odnaleźć moją mamę, bo skoro jej tam nie było, a Lumi ją tam widziała, to moją mamę mogli porwać. Ej, tam są! Patrzcie! Pomocy, ratunku! Pomocy, to go ratunku! Mojej mamy. Niech mnie ktoś stąd po prostu uratuje! Pomocy! O nie, to mama, słuchajcie! O nie, oni tam są! Patrzcie, tam jest jakaś klatka! Ej, czekajcie, tam jest moja mama w środku! No, już nigdy stąd nie wyjdziesz! Twój synek będzie nasz! Ej, i wszystkie pieniądze tutaj też! To moja mama! Co ty, co wy mnie zdradziliście tutaj? Chodź tu, syneczku, syneczku, chodź tu, nie, tutaj do... Wy nie, mnie tutaj oszukaliście. Mamusia. Mamusiu, nie, mamusiu, normalnie, zaraz cię tutaj uwolnię. Ej, zaraz was tutaj podpalam. Ha, jestem malutki i zaraz... O nie, dobra. Ej, przestańcie. Ja cię zaraz mnie wrzucą w te... Chodź ej, przestańcie. Ej, zaraz ciebie podpalę, cwaniaku jeden. Ej, co wy w dwójkę na takiego małego chłopczyka jak ja? Ej, o nie, trzy serduszka mam. Ratunku, pomoc. Lepiej się tutaj nie zbliżaj. Help, ja cię kręcę, słuchajcie, nie dam rady z tymi dwoma potworkami. Przecież ja jestem taki malutki chłopiec, a oni tacy wielcy, ogromniasty bydlaki. Także ja w sumie nie dam sobie rady. Dobra, zdejmuję tą maskę, żeby nikt się teraz nie wystraszył i potrzebuje pomocy. Nie wiem, może policja mi pomoże, może ktokolwiek. Halo, help, pomocy. Czy jest tutaj ktoś, kto mógłby mi pomóc? O, pani policjantka, widziałem ją tam. Szybko idziemy na policję, może ona mi tutaj pomoże i wyślę wsparcie, słuchajcie, i uratujemy moją mamę. Halo, policja, no, jesteście tu? No, dzisiaj jest tak bezpiecznie bardzo pani, w naszym pani, mieście. Normalnie, słucham, co się dzieje? Wielkie potwory, które zaglądają do okien, porwali moją mamę i Lumi uwięzili w pułapce w swojej jaskini. Szybko, musimy ich uwolnić, ale proszę pani. Ale o czym ty mówisz? Ty, słuchaj, to ja się pójdę zająć po prostu tym potworem, a tobie może dam po prostu tutaj drabinki, żebyś uwolnił ją gdzieś tam. No tak, tak. No w sumie drabinki powinny uratować ją, bo tak naprawdę... dobra, także pani policjantko, jak pani będzie cały czas prosto szła, niech pani gdzieś podjedzie, tylko pani sobie nie da rady. Tam są dwa takie ogromniaste potwory i pani sobie nie poradzi z nimi. Nie, no ja sobie na spokojnie dam radę. Dobra, to ja się swoimi sprawami zajęcia idę ich ratować. Pokonać. Idę Lumi szybko ratować. Dobra, Lumi, już to tobie biegnę z pomocą, nie denerwuj się. Okej, bierzemy, słuchajcie, tutaj perełkę i w sumie dobrze, że tutaj pani policjantka nam dała, słuchajcie, w ogóle drabinki, bo teraz będziemy mogli normalnie uratować Lumi. Ona tam wpadła, mam nadzieję, że się jeszcze jakoś trzyma. Lumi, wszystko w porządku? Wszystko w porządku? Mi tutaj coraz gorzej. Dobra, tutaj proszę, drabinkę, słuchajcie. Uwolnij tutaj mnie. Drabinkę. Okej, czekaj, powoli muszę tutaj zejść do ciebie. Zaraz cię tutaj rozłożę to. O nie, dobra, poczekaj, Lumi, poczekaj. Okej. Dobra, tu jeszcze. Dasz radę tu wskoczyć? Podawaj tu, Lumi. Teraz tutaj. Okej, dawaj. W głowie mi się kręci. Dobra, czekaj. Widzę. Dawaj, teraz wychodź. Słuchaj, miałaś rację z tymi potworami. One uwięziły w ogóle moją mamę. Słuchaj, chodź tutaj. Musimy szybko iść pomóc pani policjantce. Jest już lepiej? Lepiej się czujesz? No trochę lepiej, ale to widziałeś już swoją mamę, czy co? Tak, widziałem. Przenieśli ją. Słuchaj, przenieśli ją tutaj, była uwięziona. Patrz, są tam w ogóle. Patrz. No oni, słuchaj, nie wiem, teraz jakieś obrządki robią przy mojej mamie. Musimy ich pokonać. Ej, a ja mam łuk i strzały w ogóle. To dawaj łukami i strzałami ich normalnie. Ty, słuchaj, to trzymaj. Tu no też dobra. Trzymaj. Na dystans. Dawaj, będziemy strzelać normalnie. Dobra, bo tam jest i ten duży mama, i ten tata. Ej, człowieczku, ty normalnie potworzy jeden, co moje mamy uwięził. Ja tutaj normalnie, słuchaj, ich podpalam. Okej, dobra. I dawaj, Lumi, z łuku teraz. Jaki cieniak. Teraz dobra. Jeszcze tą mamę. Dobra. Ja tutaj, słuchaj, jeszcze wysadzam TNT, żeby uwolnić moją mamę. Oj, może przyjdzie ta normalnie zła mama wielka. Okej, dobra, jest już otwarte przejście dla mojej mamy.
Okej, dobra, także wystarczy, że teraz tą pokonamy złą potworzycę z okna, która zagląda też do okna i nie da się normalnie do niej podejść. Ona mnie pyrga, Lumi. Synku, synku, dziękuję ci, żeś mnie uwolnił. Przepraszam, że ciebie musiałam zostawić tam. Mamusiu, wybaczam ci. Bardzo ciebie przepraszam, ja teraz będziemy przepraszam. Zawsze razem. Ja słuchaj, w ogóle przyszedłem teraz do tej rodziny tych potworów i zaufałem im, a oni mnie wrobili. Już będzie dobrze wszystko, Lumi, tak. Dziękuję. Lumi będzie też nam pomogła, dobrze, mamusiu. Synku. Także możemy zaraz wracać do domu, tak. Widzowie. Uratowaliśmy mamę, pokonaliśmy potwory i wszystko dobrze się skończyło. Także dziękuję wam za oglądanie. Trzymajcie się, pa, pa.